Witajcie. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować zupę pieczarkową. Cebulę obieram i kroję w kostkę. Rumienię na patelni na średnim ogniu. Pieczarki oczyszczam i kroję w talarki. Dodaję do przyrumienionej cebuli i smażę, aż zrobią się miękkie. Posypuję solą i pieprzem. Ziemniaki obieram i kroję w kostkę. Do rosołu wkładam usmażone pieczarki z cebulą oraz ziemniaki. Gotuję do miękkości ziemniaków. Pietruszkę, marchew i seler ugotowane w rosole kroję w talarki. Serek rozpuszczam w gorącym rosole i wlewam do gotującej się zupy. Kiedy zupa zacznie wrzeć, dodaję pokrojone w talarki warzywa. Ściągam zupę z ognia i gotowe. Posypuję natką pietruszki. Smacznego!